Życie wiarą Chrystusa jest prawdą Ewangelii. Niewątpliwie są tacy, którzy nie czytają tej książki, powodowani jedynie ciekawością tego, co inna osoba myśli o liście do Galacjan, lecz czytają, by dojść do lepszego zrozumienia tej niezwykle kontrowersyjnej części Pisma Świętego. Gdyby było to możliwe, przed przystąpieniem do dalszych rozważań, z każdym czytelnikiem chciałbym porozmawiać osobiście. Każdy fragment Biblii powiązany jest z innym fragmentem. Zasada ta pomoże zapoznać się gruntownie z całą zawartą w niej wiedzą. Zjadając i trawiąc codziennie chleb, kawałek po kawałku, nabieramy sił do pracy w celu zdobycia środków utrzymania. Jeżeli zatem chcemy we właściwy sposób podejść do rozważania listu do Galacjan, powinniśmy szeroko otworzyć drzwi całej Biblii. Droga do wiedzy jest bardzo prosta, tak prosta, że wielu nią gardzi. Pomimo, że złośliwie nią pogardzają, to jednak nie może być ona godna pogardy, gdyż jest otwarta dla wszystkich. Oto wskazówki ustanowione przez króla, który na mocy najwyższego autorytetu udowodnił, że jest to właściwa droga, synu mój. Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum, przypowieści dwie, od jednych do sześciu. Było to ukazane Salomonowi we śnie, gdy Pan Bóg stanął przed nim i przyrzekł dać mu mądrość. Mądrość ta nie przyszła do niego za pośrednictwem bezużytecznych sennych marzeń. Salomon nie poszedł spać z zamiarem nagłego obudzenia się jako najmądrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył. On tak bardzo pragnął wiedzy, że naprawdę marzył o niej również w nocy, lecz nad jej zdobyciem pracował każdego dnia. Wyżej przytoczony tekst Pisma Świętego, mówi nam o jego przeżyciach. Mądrość i wiedzę, dotyczącą każdej dziedziny życia, możemy odnaleźć w Słowie Bożym, jeśli chcesz zrozumieć Słowo Boże, musisz je studiować. Żaden człowiek na Ziemi nie może dać ci tej wiedzy. Druga osoba może ci pomóc swoim doświadczeniem, lecz tylko na tyle, na ile i jemu ta wiedza była pomocna. Jakaś osoba może ci wskazać, gdzie i jak masz pracować, ale jeżeli ktoś naprawdę coś poznał, to osiągnął to za pomocą własnych wysiłków. Kiedy jeździłeś jakąś drogą tysiące razy, doskonale znasz każdy jej zakręt, bez względu na ich ilość, w ogóle znasz całą drogę. Więc skoro przestudiowałeś wielokrotnie różne odcinki pisma świętego, możesz popatrzeć na niej jako na całość, a każdy oddzielny jego fragment, będzie dla Ciebie przejrzysty i zrozumiały. Jeżeli to pojmiesz, zobaczysz w nim to, czego Ci żaden człowiek na świecie nie podpowie. Nie ma sensu zastanawiać się nad niezrozumiałym i oderwanym zdaniem, które może sprawiać szczególną trudność, bez powołania się na znajomość całości zagadnienia. Jeżeli pokażę Ci zaklejony list i poproszę Cię, Abyś pomógł mi zrozumieć myśl, którą mój korespondent w nim zawarł, od razu zapytasz mnie o czym on pisze? O czym chcecie poinformować? I jeżeli ja odpowiem ci na to, że nie życzę sobie, abyś poznał treść tego listu, i nie pozwolę, byś przeczytał go od początku, wtedy powiesz, nie mogę ci zatem pomóc. Jeżeli jednak dam Ci list do przeczytania, prosząc, abyś pomógł mi zrozumieć to trudne zdanie, wtedy uważnie rozpoczniesz czytanie tego listu od początku, dopiero mając pewność, że zrozumiałeś wszystko, co przeczytałeś i będąc już zaznajomiony z pełną jego treścią, i zrozumiawszy ową myśl, możesz powiedzieć, że sam ją pojąłeś. Właśnie w tak uczciwy sposób mamy postępować z Biblią. Dlatego też mówię każdemu, analizuj wszystkie słowa w tekście. Pilnie i wielokrotnie je studiuj. Gdy rozpoczynasz studiować nowy fragment, wracaj do początków i sprawdzaj to wszystko, co już przestudiowałeś. Jest to królewska metoda i ona przyniesie królewskie wyniki. Pierwszy rozdział listu do Galacjan daje nam wyczerpujące spojrzenie na to, Czym jest Ewangelia, informuje nas również o stanie braci galickich i o osobistych przeżyciach Pawła. Drugi rozdział informuje o spotkaniu, jakie odbyło się w Jerozolimie 17 lat po nawróceniu się Pawła i mówi nam, co było tematem sporu, jaki tam zaistniał oraz przedstawia stosunek Pawła do niego. Jedynym brzemieniem Pawła było utrzymanie prawdy Ewangelii pomiędzy braćmi. Mając w pamięci jasne zrozumienie pierwszego rozdziału, możemy kontynuować rozważanie drugiego rozdziału. Przy tym nie wolno nam zapomnieć, że jest on kontynuacją pierwszego. Po czternastu latach oznacza ten okres czternaście lat po odwiedzinach, które zostały opisane w Galacjan 1, 18, a które miały miejsce trzy lata po nawróceniu się apostoła. Ta druga wizyta miała więc miejsce 17 lat po jego nawróceniu, to jest około 51 roku po Chrystusie, pokrywa się to z czasem Soboru w Jerozolimie, który został opisany w Dziejach Apostołów 15 rozdziale. Ten drugi rozdział listu do Galacjan musi być zatem rozważany w powiązaniu z tym Soborem, a także ze sprawami poruszanymi na nim. Dlatego też, gdy czytamy ten rozdział, musimy równocześnie rozumieć 15 rozdział Dziejów Apostolskich, mając go nieustannie w pamięci. W jednym rozdziale listu do Galacjan, wiersz 6 i 7, opisane zostały pewne nieporozumienia wywołane przez braci, którzy fałszowali Ewangelię Chrystusa, przedstawiając w jej miejsce fałszywą i podając ją za prawdziwą. W Dziejach Apostołów, 15. Jeden czytamy, a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Jak widzimy, była to fałszywa Ewangelia, która w miejsce prawdziwej została propagowana między braćmi. To, że ludzie ci sądzili, iż głoszą prawdziwą Ewangelię wynika z faktu, iż w swoim błędnym przekonaniu wskazywali im na to, co muszą czynić, aby byli zbawieni. Paweł i Barnaba nie tylko nie przyjęli tej nowo głoszonej Ewangelii. Ale jak to napisał apostoł Galacjanom, zdecydowanie się jej sprzeciwili po to, aby prawda Ewangelii u Was się utrzymała. Galacjan 2, 5 Między Pawłem i Barnabą z jednej strony, a tymi ludźmi z drugiej strony doszło więc do różnicy zdań i do silnego zatargu. Dzieje apostołów 15, 2. Niech nam się nie wydaje, że był to mało znaczący spór, była to walka pomiędzy prawdziwą Ewangelią, a sfałszowaną. Był to niezmiernie istotny problem, miał bowiem poważne znaczenie nie tylko dla nowowierzących. Ale także dla nas, gdyż dotyczy naszego zbawienia. Krótki wgląd w przeżycia zborów w Antiochii, gdzie została zaniesiona ta nowa ewangelia, wykaże nam, że w szczególny sposób zaprzecza ona zbawczej mocy Chrystusa. Prawdziwa ewangelia została po raz pierwszy przedstawiona im przez braci, którzy po ukamienowaniu Szczepana, na skutek prześladowania zostali rozproszeni po całym kraju. Bracia ci przyszli do Antiochii, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Dzieje apostołów 11 od 19 do 21. Wobec tego apostołowie posłali Barnabę, aby pomagał im w tej pracy. Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana, wiersz od 22 do 24 Barnaba odszukał Pawła, z którym cały rok pracował w zborze, wiersz 25 i 26 w zborze byli prorocy i nauczyciele, i gdy poszcząc służyli Panu, Duch Święty powiedział im, że Paweł i Barnaba mają odłączyć się od nich, aby mogli poświęcić się sprawie, do której Pan ich powołał, dzieje apostołów 13, 1 do 3. Widać z tego, że ówczesny zbór posiadał wielkie doświadczenie w sprawach Bożych. Byli oni zaznajomieni z Panem i z głosem Ducha Świętego, który poświadczył, Iż byli dziećmi bożymi. I po tym wszystkim owi mężowie powiedzieli: Jeśli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Ta wypowiedź miała oznaczać mniej więcej to, że wszelka ich wiara w Chrystusa i wszelkie świadectwo ducha świętego bez znaku obrzezania nie ma żadnego znaczenia. Zewnętrzny symbol obrzezania wyniesiony został ponad wiarę w Chrystusa. Ta nowa ewangelia w najwyższym stopniu uderzała bezpośrednio w prawdziwą i zdecydowanie zapierała się Chrystusa. Nie powinno nas dziwić, że apostoł Paweł nazwał tych, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli do zboru i zaczęli tam nauczać fałszywymi braćmi, Galacjan 2:4. Na ten sam temat powiedział Galacjanom: są tylko pewni ludzie, Którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Apostołowie i starsi w swoich listach do zborów pisali o tych mężach, że niektórzy spośród was zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze dzieje apostołów 15, 24, a później potwierdzili to jeszcze następującym stwierdzeniem bez naszego upoważnienia. Zostało nam przed, że owi, fałszywi bracia, nie byli uznani przez apostołów za nauczycieli, ponieważ głosili wykrętne nauki przeciągając uczniów na swoją stronę. Takich jest też mnóstwo i w obecnym czasie. Ich praca była tak deprawująca, że Paweł wyrzekł, niechaj będą przeklęci. Oni układali plan, w jaki sposób wypaczyć Ewangelię Chrystusa, aby zrujnować dusze wierzących. Fałszywi bracia zapewniali: jeżeli nie każecie obrzezać się według obrządku Mojżesza, nie możecie dostąpić zbawienia. Oznacza to dosłownie, że nie możecie mieć mocy, aby się uratować. W ten sposób zbawienie sprowadzili na płaszczyznę ludzkiej zależności, zbawienie według nich miało być skutkiem wyłącznie ludzkich wysiłków. W ogóle nie znali prawdziwego znaczenia obrzeski, bo nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga, Rzymian 2, od 28 do 29. Był taki moment, w którym Abraham, który tak wierzył Bogu, usłuchał głosu Sary zamiast głosu Bożego i myślał, że własną mocą jest w stanie wypełnić obietnicę Boże. Pierwsza Mojżeszowa 16 rozdział. Wynikiem tego było wielkie niepowodzenie, zniewolony sługa w miejsce wolnego człowieka. Dlatego też Pan Bóg objawił mu się ponownie, napominając, aby chodził przed Nim w pokorze serca i odnowił z Nim swoje przymierze. Dla upamiętnienia swojego niepowodzenia i potwierdzając fakt, że ciało nic nie znaczy, Abraham otrzymał znak obrzeżki, czyli obcięcie ciała. To miało mu uświadomić, że w ciele nie mieszka nic dobrego. Obietnice Boże. Tylko wtedy mogą zostać urzeczywistnione, gdy ciało grzechu i natura ludzka zostaną usunięte przez ducha, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, w ciele ufności nie pokładamy, Filipian 3, 3. Po to właśnie Abraham został faktycznie obrzezany i otrzymał ducha, gdy tylko uwierzył Bogu. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, Rzymian 4, 11. To widoczne obrzezanie nigdy nie było niczym innym, jak tylko widocznym symbolem rzeczywistej obrzeżki serca, kiedy jej brakowało, znak obrzezania ciała był oszustwem, lecz gdy zaistniało prawdziwe obrzezanie serca, ów znak mógł zostać udzielony. Abraham był ojcem wszystkich nieobrzezanych, którzy wierzą. Fałszywi bracia, którzy odwiedzili zbór w Antiochii, zwiedli dusze uczniów i takimi samymi byli ci, którzy później zadręczali Galacjan przez wypaczanie Ewangelii Chrystusa, zastępując rzeczywistość, obrzeskę serca, bezsensownym znakiem, obrzeską ciała. Stosownie do tego łupina była wyżej ceniona od jądra, Choć miało być odwrotnie. Pan Jezus powiedział, duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem Jana 6:63. Zborownicy z Antiochii i Galacji oparli swoje zbawienie na wierze w Chrystusa. Z to wykazane. Pojawili się jednak tacy, którzy kierowali ich do zawierzenia ciału. Oni nie powiedzieli im, aby swoją wolność wykorzystali do grzeszenia, o nie. Powiedzieli im, że muszą zakon zachowywać. Tak, muszą go przestrzegać, sami się muszą usprawiedliwić, bez Jezusa Chrystusa. Obrzeszka jest wynikiem przestrzegania prawa. Jednak rzeczywista obrzeżka, to zakon zapisany przez ducha na sercu, lecz, fałszywi bracia, chcieli, aby wierzący pokładali ufność w zewnętrznej formie obrzezania, zastępując tym działalność ducha, tak, że to, co zostało dane jako znak usprawiedliwienia z wiary, stało się znakiem samousprawiedliwienia. Fałszywi bracia, traktowali obrzeskę jako warunek osiągnięcia sprawiedliwości i zbawienia. Piotr powiedział jednak, wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa. Dokładnie to samo pisze apostoł Paweł, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu, Rzymian 10, 10. Albowiem, cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest, Rzymian 14, 23. Dlatego też wszelkie wysiłki człowieka, zmierzające do zachowania zakonu Bożego o własnych siłach, i nie odgrywa tutaj roli, jak poważnie i szczerze się do tego dąży, zawsze prowadzą jedynie do niedoskonałości, czyli do grzechu. Jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze. Izajasza 64:6. Gdy w Jerozolimie powstał problem usprawiedliwienia ludzi przez własne uczynki zamiast przez wiarę w Chrystusa, Piotr zapytał, przeto teraz, dlaczego wzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Dzieje apostołów 15, 10 Jarzmo to było jarzmem niewoli, gdyż stwierdza Paweł, że fałszywi bracia potajemnie weszli, by wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Galacjan 2, 4. Chrystus uwalnia nas od grzechu. Jego życie jest doskonałym zakonem wolności. Przez zakon jest poznanie grzechu, Rzymian 3, 20, lecz nie uwolnienie od niego. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre, Rzymian 7, 12, a potępia właśnie dlatego, że daje poznanie grzechu. Zakon jest drogowskazem wskazującym drogę, jednak nie prowadzi nas po niej. On może nam uświadomić, że zboczyliśmy z drogi, lecz tylko Jezus może sprawić, abyśmy po niej chodzili, gdyż to On jest drogą. Grzech jest niewolą. Przypowieści 5, 22. Tylko ci, którzy zachowują przykazania Boże, są wolni. Psalm 119, 45. A przykazania Boże mogą być zachowywane tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Rzymian 8, od 3 do 4. Dlatego też każdy, kto nakłania ludzi, by uwierzyli, że przez zakon uzyskają sprawiedliwość, bez Chrystusa, po prostu nakłada na nich jarzmo i zakuwa ich w niewolę. Jeżeli jakiś człowiek przez naruszenie prawa dostaje się do więzienia, nie może zostać z niego uwolniony przez to prawo, które go tam zaprowadziło. Nie oznacza to, że to prawo jest wadliwe. Właśnie dlatego, że jest dobrym prawem, nie może orzec, że człowiek winny jest niewinny. W ten sposób bracia w Galacji, przez ludzi zapędzeni zostali w niewolę, w której w niedorzeczny i daremny sposób usiłowali wychwalać zakon Boży, zapierając się jednocześnie tego, od którego go otrzymali. I w którym jedynie może być osiągnięta sprawiedliwość. Zapis w Dziejach Apostolskich podaje nam, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilka osób mieli pójść do Jerozolimy w sprawie problemu, związanego z zakonem ceremonialnym. Apostoł Paweł podaje nam, że udał się tam na skutek objawienia, Galacjan 2,2. Paweł nie poszedł tam na skutek czyjegoś polecenia, lecz sam Duch Święty polecił mu, a także innym udać się tam. Nie poszedł tam głosić prawdy Ewangelii, lecz ostrzec ich. Nie poszedł wyłuszczać, czym rzeczywiście jest Ewangelia, lecz zapoznać ich z jej treścią. Przywódcy Soboru nie mogli nic dodać do głoszonej przez niego prawdy. Nie głosiłby przez 17 lat czegokolwiek, gdyby miał jakieś wątpliwości. Wiedział w co uwierzył, tym bardziej, że nie otrzymał Ewangelii od jakiegokolwiek człowieka, nie potrzebował też od jakiegokolwiek człowieka potwierdzenia, że jest ona prawdziwa. Jeżeli Pan Bóg coś wypowie, nie potrzebuje na potwierdzenie tego żadnej ludzkiej aprobaty. Pan wiedział, że bracia w Jerozolimie potrzebują jego świadectwa i że nowowierzący muszą mieć dowód, iż ci, których Pan Bóg posyła, mówią słowo Boże i dlatego inni, którzy są tak samo posyłani, mówią w oparciu o tę samą zasadę. Oni potrzebowali potwierdzenia, że mają się odwrócić od wielu bożków do jedynego Boga i że to jest ta jedyna prawda, która jest jedyną Ewangelią dla wszystkich ludzi. Za pomocą tego przykładu ta wzniosła nauka, którą Paweł kieruje do Galacjan, mówi, że nie istnieje w świecie nic, co mogłoby udzielić człowiekowi sprawiedliwości i co mógłby uczynić człowiek, aby przyniosło mu to zbawienie. To nie siła ludzka, lecz Ewangelia jest mocą Bożą służącą do zbawienia. Jakakolwiek nauka, która prowadziłaby człowieka do wiary w to, że jakaś podobizna. Obraz, lub coś innego prowadzą do zbawienia, lub że jakakolwiek praca, czy własne wysiłki, bez względu na to, jak bardzo byłyby one chwalebne, prowadzą do zbawienia, to wszystko razem jest wypaczeniem prawdy Ewangelii, jest fałszywą Ewangelią. W Zborze Chrystusowym nie ma żadnych sakramentów, które, przez jakieś tam cudowne działanie, udzielałyby odbiorcy szczególnej łaski, te obrzędy, chrzest. Wieczerza Pańska, umywanie nóg, powinien człowiek spełniać na dowód wiary w Pana Jezusa Chrystusa, przez którą został usprawiedliwiony i zbawiony. Jedyną wartością na świecie, która ma istotne znaczenie na drodze do zbawienia, jest życie Boże w Chrystusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z Was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, Efezjan 2, od 8 do 10. To jest prawdą wiecznej Ewangelii, i tego Paweł zdecydowanie bronił. W tym rozdziale Paweł pokazuje nam, z jakich powodów sprzeciwia się fałszywym naukom, które zwodzą braci Galackich, Chodzi mu przy tym o to, by prawda ewangelii przy nich pozostała. Porównaj to z jego wstępem, podanym w pierwszym rozdziale, z jego zdecydowanym przekonaniem, z jakim głosił im ewangelię, jak również z jego ogromnym zaskoczeniem, że ją porzucili. Wynika z tego jasno, że ten list nie zawiera niczego innego, jak jedynie samą ewangelię, w jej najlepszym wydaniu. Wielu jej nie zrozumiało i z tego powodu nie odnieśli z niej żadnej korzyści, sądzili bowiem, że jest ona dodatkiem do sporów wokół zakonu, przed czym ich Paweł wyraźnie ostrzegał. Jakby na to nie patrzeć, sprawa ta ma istotne znaczenie, gdyż pan Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma takiego człowieka czy takiej społeczności na Ziemi, która miałaby monopol. Czyli wyłączne prawo do posiadania prawdy, a co za tym idzie, by była jedyną składnicą prawdy, i jeżeli ktoś chciałby ją poznać, musiałby przyjść do owej społeczności lub do tego człowieka. Prawda jest niezależna od ludzi. Prawda pochodzi od Boga, gdyż Chrystus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, Hebrajczyków 1, 3, jest prawdą, Jana 1, 6. Każdy, kto otrzymuje prawdę, otrzymuje ją od samego Boga, a nie od człowieka. Dokładnie w ten sam sposób Paweł otrzymał Ewangelię. Pan Bóg czyni z ludzi narzędzia lub kanały do przekazywania prawdy, lecz jedynie On jest jej dawcą. Ani wielkie imiona, ani inne sławy nie mogą decydować o tym, co jest prawdą. Prawda nie będzie bardziej istotna, nie stanie się też bardziej zrozumiała dzięki temu, że będzie głoszona przez dziesiątki tysięcy książąt, aniżeli przez pojedynczych i pokornych pracowników. Nie można snuć bardziej niedorzecznych przypuszczeń nad te, że dziesięć tysięcy osób ma prawdę, a nie może jej mieć jeden człowiek. Każdy człowiek na ziemi może posiąść, nie więcej, ale dokładnie tyle prawdy ile pragnie przyjąć, Jana 7, 17, 12, od 35 do 36. Ten, który chce odgrywać rolę człowieka grzechu, przez to, że myśli, iż ma wyłączne prawo, monopol, na posiadanie prawdy, i zmusza ludzi do przychodzenia do niego, aby mógł nimi manewrować, trzymając ich przy sobie, traci wszelką prawdę, jaką kiedykolwiek posiadał, o ile w ogóle kiedykolwiek ją miał. Prawda i człowiek grzechu nie mogą z sobą współgrać. Żaden człowiek grzechu, lub człowiek o skłonnościach do grzechu nie posiada prawdy. Gdy tylko jakiś człowiek przyjmuje prawdę, przestaje być człowiekiem grzechu. Gdyby biskup Babilonu nawrócił się i stał się naśladowcą Chrystusa, w tym samym momencie tron babiloński pozostałby pusty. Dokładnie tak, jak nie ma człowieka, który jedynie posiada monopol na prawdę, tak samo nie ma takiego miejsca, do którego człowiek musiałby się koniecznie udać, aby ją znaleźć. Bracia w Antiochii nie musieli pójść do Jerozolimy, aby tam nauczyć się prawdy lub przekonać się, czy to, co posiadają, jest autentyczną prawdą. Fakt, że prawda, po raz pierwszy została głoszona w jakimś ściśle określonym miejscu, nie dowodzi. Że tylko tam można ją znaleźć. Faktycznie, ostatnimi miejscami na świecie w I wieku po Chrystusie, do których należałoby pójść z nadzieją znalezienia, czy nauczenia się prawdy, były takie miasta jak Jerozolima, Antiochia, Rzym, Aleksandria itd. Paweł nie poszedł najpierw do Jerozolimy, do tych, którzy przed nim byli apostołami, ale od razu zaczął głosić prawdę. Człowiek grzechu powstał po części dlatego, iż przyjęto, że miejsca, w których głosili apostołowie lub niektórzy z nich, muszą być miejscami czystej prawdy i że wszyscy ludzie muszą ją właśnie stamtąd otrzymać. Stąd też utrzymywano, że ludzie z tych miast muszą więcej wiedzieć o prawdzie, aniżeli ludzie z wiosek czy małych osiedli. To doprowadziło do tego, że wszystkie biskupstwa, będące początkowo równe sobie, które były w wioskach, posiadały drugorzędne znaczenie w porównaniu z tymi, które były w miastach. Kiedy właśnie ten duch wkradł się do nich, następnym, Oczywistym krokiem były spory wokół tego, które z biskupich miast jest największe i najważniejsze, ta, nieświęta, wojna trwała dopóty, dopóki Rzym nie objął tak bardzo pożądanego prymatu władzy. Jednak Jezus urodził się w miejscu, które było najmniejsze z okręgów judzkich Michasza 5, 2, i prawie całe swoje życie spędził w Nazarecie, małym mieście o najgorszej opinii, także człowiek o którym Biblia mówi, że w nim nie ma żadnego fałszu, powiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Jana 1, od 45 do 47. Później Pan Jezus poszedł do zamożnego miasta Kapernaum, cały czas był jednak znany jako Jezus z Nazaretu. Niebo nie jest bardziej odległe od najmniejszego miasteczka, a nawet od najmniejszego namiotu na wsi, niż od największego miasta, czy biskupiego pałacu. Bo tak mówi on Najdostojniejszy i Najwyższy, który mieszka we wieczności, a święte jest imię jego. Mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, Izajasza 57, 15. Pan Bóg patrzy na to, jakim jest człowiek, a nie na to, za kogo sam się uważa. To, za kogo się uważa, jest jego własną oceną, a to w większej części zależne jest od własnego mniemania o sobie. To, co faktycznie się liczy, to wielkość mocy i mądrości Bożej w nim. Pan Bóg nie patrzy na powagę i wielkość jego stanowiska i urzędu. Nie stanowisko nadaje mu autorytet, lecz autorytet stawia go na właściwym stanowisku. Wielu pokornych, skromnych ludzi na Ziemi, którzy nie mieli służbowych tytułów przy swoich imionach, zajmowało stanowiska, posiadające faktycznie autorytet wyższej rangi, niż te, jakie kiedykolwiek zajmowali najwięksi królowie Ziemi. Autorytet posiada się wówczas, gdy w duszy przebywa nieograniczona niczym obecność Boża. Bo ten, który uczynił z Piotra apostoła obrzezanych, uczynił ze mnie również apostoła Pogan, bo słowo Boże jest żywe i skuteczne. Hebrajczyków 4, 12. Jakakolwiek czynność, czy jakakolwiek praca, która wykonuje się w dziele Ewangelii, pochodzi od Boga. Jezus czynił dobrze, bo Bóg był z nim. Dzieje apostołów 10, 38. On powiedział o sobie, nie mogę sam z siebie nic uczynić, Jana 5, 30. Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje, Jana 14, 10. Piotr mówił o Jezusie, jako o mężu, którego Bóg wśród Was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między Wami uczynił, dzieje Apostołów 2:22. Uczeń nie jest większy od swego pana. Dlatego Paweł i Barnaba na spotkaniu w Jerozolimie opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między Poganami, dzieje apostołów 15-12. Paweł oświadczył, że pracował po to, aby każdego człowieka doprowadzić do doskonałości w Chrystusie Jezusie. W tym celu mozole się i walczę wsparty Jego mocą, która we mnie potężnie działa. Kolosan 1, od 28 do 29. Posiadanie tej mocy może być przywilejem najbardziej skromnego wierzącego, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w Was chcenie i wykonanie. Filipian 2, 13. Imię Jezusa, to Emanuel, co oznacza, Bóg z nami. Ta jedność, jaka istniała pomiędzy Bogiem a Jezusem, powodowała, że Jezus mógł chodzić i czynić dobrze. Pan Bóg jest niezmienny, i jeżeli naprawdę posiądziemy Jezusa, wówczas Pan Bóg będzie z nami, i tak samo będziemy chodzić i czynić dobrze. Bracia w Jerozolimie wykazali się łącznością z Bogiem, uznając dar łaski dany Pawłowi i Barnabie. Gdy Barnaba po raz pierwszy udał się do Antiochii i zobaczył tam obfitującą łaskę, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary, dzieje Apostołów 11, od 21 do 24. Ci, którzy są pod wpływem Ducha Bożego, od razu rozpoznają u innych działanie Jego mocy. Najpewniejszym dowodem na to, że ktoś nie posiada osobistej znajomości Ducha, będzie to, że nie rozpozna jego działania. Pozostali apostołowie posiadali Ducha Świętego i dlatego rozpoznali, że Pan Bóg posłał Pawła, by dokonał szczególnego dzieła wśród Pogan. Ujrzeli również, że sposób, w jaki pracował, różnił się od ich metod pracy, ponieważ Pan Bóg udzielił mu szczególnego daru do wykonania jego szczególnego dzieła, dlatego też chętnie podali mu prawicę społeczności, prosząc go, aby nie zapomniał o biednych wśród swego własnego narodu. Dowiódł tego, jak o tym czytamy w dziejach Apostołów 11, od 27 do 30. Po jego odwiedzinach w Jerozolimie Paweł i Barnaba ponownie udali się do pracy w Antiochii. Nie możemy stracić z pola widzenia tego zrozumienia, jakie miał Paweł odnośnie spotkania w Jerozolimie. Chcemy wykazać, że jeśli chodzi o Ewangelię, między apostołami a zborem nie było żadnej różnicy w poglądach. Prawdą jest, że byli tam fałszywi bracia. Jednakże prawdą jest również i to, że, będąc fałszywymi, dali dowód, że nie byli częścią prawdziwego zboru, czyli ciała Chrystusowego. Wielu szczerych i uznanych chrześcijan sądzi, że różnice w zborze są nieuniknione. Wszyscy nie mogą tak samo widzieć, stało się ich utartym stwierdzeniem. Z tego też powodu mylnie odczytują tekst z Efezjan 4,13, zapominając, że Pan Bóg dał nam dary po to, abyśmy mogli dojść do jedności wiary. Słowo Boże uczy nas jednak, że musimy dojść do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej. Jest tylko jedna wiara, Efezjan 4, 6, wiara Jezusa, ponieważ istnieje tylko jeden Pan, ci zaś, którzy nie mają jego wiary, siłą rzeczy nie mogą być Chrystusowi. Nie mogą mieć więc miejsca jakiekolwiek różnice odnośnie prawdy. Prawda jest słowem Bożym, a ono jest światłem. Tylko ślepiec może mieć trudności z dojrzeniem wyraźnego światła. Fakt, iż jakiś człowiek przez całe swoje życie używa w nocy światła świecy, w żadnym wypadku nie może być dowodem na to, że światło lampy elektrycznej nie może być także światłem, zwłaszcza w tym momencie, w którym je zobaczy. Istnieją różne stopnie wiedzy, nigdy jednak nie ma sprzeczności w tych różnych stopniach wiedzy. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem się mu w twarz i był godzien nagany. Nie powinniśmy patrzeć na błąd Piotra czy na któregokolwiek człowieka przez szkło powiększające, ponieważ nie przyniesie to nam żadnych korzyści, natomiast powinniśmy zwrócić uwagę na oczywisty fakt, że Piotr nigdy nie był uważany za księcia apostołów. Nie był nim nigdy, nigdy też nie uważał się za papieża. Dostojnicy, kapłani, biskupi i kardynałowie otwarcie sprzeciwili się papieżowi Leonowi XIII. 1810-1903, podczas pewnego publicznego zgromadzenia, dlatego, że chciał, aby go uznawano zastępcą Syna Bożego na ziemi. Musiał mieć wyjątkowe szczęście, skoro Straż Papieska pozwoliła mu ujść z życiem. Trzeba przyznać, że Piotr popełnił błąd, i to w odniesieniu do ważnej życiowo kwestii teologicznej, dowodzi to jednak, że nie był nieomylny. Dlatego napomnienie, jakie skierował do niego Paweł, przyjął spokojnie i tak, jak przystało na pokornego chrześcijanina, którym był z całą pewnością. Gdyby istniało coś takiego, jak ludzka, głowa, zboru, to na pewno byłby nią Paweł, a nie Piotr, co można jednoznacznie wywnioskować z tego sprawozdania. Paweł został posłany do Pogan, a Piotr do Żydów. Żydzi stanowili jednak bardzo małą cząstkę zboru. Nawróceni poganie wkrótce przerośli ich liczebnie i Żydzi stali się w zborze ledwo dostrzegalni. Prawie wszyscy chrześcijanie, byli w większej części, owocem pracy apostoł Pawła i zrozumiałą rzeczą było, że więcej patrzyli na Pawła, niż na kogoś innego. Tak więc, Paweł mógł powiedzieć, że, ma troskę o wszystkie zbory. Która dzień w dzień go przytłacza. 2 Koryntian 11, 28. Nieomylność nie leży w gestii jakiegokolwiek człowieka i Paweł nigdy nie rościł sobie do niej pretensji. Najwyższy rangą człowiek w zborze Chrystusowym nigdy nie będzie panował nad słabszym, bo jeden tylko jest, nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Mateusza 23, 8. Bądźcie jedni drugim poddani w bojaźni Chrystusowej. Efezjan 5:21. Piotr, będąc na soborze w Jerozolimie, opowiadając, jak poganie przyjmują Ewangelię przez jego kazania, powiedział: Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich. Dając im ducha świętego jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca, dzieje apostołów piętnaście, od ośmiu do dziewięciu. Pan Bóg nie czyni żadnej różnicy między Żydami a Poganami odnośnie oczyszczania serc, gdyż ten, który zna serca, wie, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, dlatego też nie ma innej drogi, która jest jedna jedyna dla wszystkich, aby zostali usprawiedliwieni darmo z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Rzymian 3, od 22 do 24. Później jednak, gdy zostało im to przedstawione przez Pana, gdy Ewangelia została ogłoszona Poganom, gdy na nich wylany został Duch Święty dokładnie tak samo, jak na wierzących Żydów, gdy później usiadłszy wraz z nawróconymi Poganami, z pełną wiarą broniąc swojej linii postępowania, oraz gdy podał jasne świadectwo przed całym zgromadzeniem, że Pan Bóg nie czyni żadnej różnicy między Żydami i Poganami, i że on tak samo jej nie czyni. Wówczas Piotr nieoczekiwanie wskazał na pewną różnicę między nimi w obawie, że mogą pojawić się tacy, którzy nie będą chcieli pochwalić owej wolności. Wtedy usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Galacjan 2:12. Do tej sytuacji nawiązuje zatem Paweł, mówiąc o obłudzie. I nie jest to wcale mało znaczny błąd ponieważ mógł w konsekwencji doprowadzić do zamieszania i zwiedzenia uczniów. Ten ewidentny przykład obłudy potwierdza jedynie fakt, że pomiędzy prawdziwymi braćmi nie było żadnych istotnych różnic. Nie wiara, lecz strach powodował Piotrem w tamtym momencie. Wydaje się, że pewna fala strachu spadła na wierzących Żydów, gdyż wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi tak, że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Oczywiście to nie było właściwe postępowanie w stosunku do Ewangelii. Jednak ten fakt obłudy nie był uchybieniem jedynie wobec prawdy Ewangelii. W tych okolicznościach było to publicznym zaparciem się Chrystusa i to tak wielkim, jak nieoczekiwanie wielki był strach w postępowaniu Piotra. Będąc w takiej sytuacji, wszyscy często popadamy w ten sam grzech, że pozwalamy sobie zasiąść na stolicy sędziowskiej, osądzając to, czy podobne postępowanie, nam wolno jedynie zauważyć ten fakt i naturalne jego konsekwencje oraz to przyjąć jako ostrzeżenie dla nas samych. Zwróć uwagę, jak w rzeczywistości postępowanie Piotra i innych, mimowolnie oznaczało zaparcie się Chrystusa. Akurat w tym czasie zaistniał wielki spór na temat ceremonii obrzezania. Był to problem usprawiedliwienia i zbawienia, polegał na tym, czy człowiek może być zbawiony jedynie przez wiarę w Chrystusa, czy też przez zewnętrzną formę. Zostało podane jasne świadectwo, że zbawienia można dostąpić jedynie przez wiarę, a oto teraz, kiedy walka się jeszcze toczy, a fałszywi bracia, nadal propagują swój błąd, wierni bracia z Żydów zapierają się swoich wierzących braci z Pogan i to tylko dlatego, że byli nieobrzezani. W rzeczywistości przez to powiedzieli, my także mamy wątpliwości. Czy jedynie moc wiary w Chrystusa może zbawić, wierzymy, że zbawienie jest zależne od obrzeżki i od uczynków zakonu. Wiara w Chrystusa jest rzeczą całkowicie dobrą, ale do tego trzeba coś uczynić, bo sama wiara nie jest wystarczająca. Widząc tego rodzaju zaparcie się prawdy Ewangelii, Paweł od razu postanowił interweniować w tej sprawie. Paweł powiedział do Piotra: My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z Pogan. Czy mógł mieć przez to na myśli to, że będąc Żydami nie są grzesznikami? W żadnym wypadku, gdyż zaraz potem dodaje, myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni. Stwierdza po prostu, że oni są grzesznikami z Żydów, a nie grzesznikami z Pogan. Czym wobec tego, może się chlubić Żyd, skoro Paweł uznał to wszystko za stratę dla imienia Jezusa? Niczego nie poczytywał sobie za zysk, poza wiarą w Jezusa. Stosownie do tego, grzesznicy z pogan mogli być uratowani również jedynie w oparciu o wiarę w Chrystusa, a nie na drodze wypełniania martwych form, które przecież wcale nie pomogły Żydom, a które w wielkiej mierze zostały nakazane z powodu ich niewiary. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, pierwszy Tymoteusza 1, 15. Wszyscy zgrzeszyli i są winni przed Bogiem. Wszyscy, bez względu na rasę i kategorię, mogą zaakceptować tę wypowiedź, ten człowiek przyjmuje grzeszników i z nimi jada. Obrzezany grzesznik nie jest lepszy od nieobrzezanego grzesznika. Grzesznik, który jest członkiem zboru, nie jest lepszym od tego, który nie jest jego członkiem. Grzesznik, który przeszedł obrzęd chrztu, wcale nie jest lepszy od tego, który nigdy nie złożył wyznania wiary. Grzech jest grzechem, a grzesznicy są grzesznikami bez względu na to, czy są w zborze, czy poza nim. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że Jezus stał się właścicielem naszych grzechów oraz grzechów całego świata. Istnieje nadzieja, zarówno dla niewierzącego profesora teologii, jak i dla grzesznika, który nigdy jeszcze nie wymówił imienia Chrystusa. Tę samą Ewangelię, którą głosi się światu, musi się głosić także Zborowi, gdyż jest tylko jedna Ewangelia która służy zarówno do nawracania grzeszników w świecie, jak i grzeszników, którzy są członkami zboru, i w tym samym czasie odradza tych, którzy rzeczywiście są w Chrystusie. Apostoł mówi, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni. Według tekstu źródłowego, zamiast usprawiedliwieni, powiedziane jest uczynieni sprawiedliwymi. Kto został usprawiedliwiony, został uczyniony sprawiedliwym i tak też oddał to w swym prawidłowym tłumaczeniu Luther. Tak więc, jeżeli ktoś został usprawiedliwiony, ten został uczyniony sprawiedliwym. W szerszym znaczeniu słowa usprawiedliwiony używa się w stosunku do człowieka który w żadnym wypadku nie może być winny Ściśle mówiąc taki, który jest sprawiedliwy Nie potrzebuje usprawiedliwienia Usprawiedliwia go jego prawe postępowanie On jest sprawiedliwy już z racji swych uczynków Odkąd jednak wszyscy zgrzeszyliśmy Nie ma ani jednego sprawiedliwego Lub usprawiedliwionego przed Bogiem I dlatego musimy zostać usprawiedliwieni Lub uczynieni sprawiedliwymi a tego dokonuje sam Bóg. Zakon Boży jest sprawiedliwy Rzymian 7, 12, 9, od 30 do 31, Psalm 119, 172. Paweł nie lekceważy zatem zakonu, poświadcza jedynie, że żaden człowiek przez zakon nie może zostać usprawiedliwiony, uczyniony sprawiedliwy. To dotyczy oczywiście zakonu wypisanego na kamiennych tablicach lub w księgach. Paweł cenił zakon tak wysoce, że wierzył w Chrystusie, iż sprawiedliwość, której domaga się zakon, a której zakon dać nie może i, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Rzymian 8. Od 3 do 4. Zakon, ogłaszający, że wszyscy ludzie są grzesznikami, nie może ich tym samym usprawiedliwić, musiałby jednak ogłosić, że grzech nie jest grzechem. To nie byłoby jednakże usprawiedliwieniem, lecz sprzecznością zakonu. Przez uczynki zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Czy chcemy przez to powiedzieć, że odrzucamy zakon? Tak może myśleć każdy uświadomiony jego przestępca. Notoryczni przestępcy zakonu z zadowoleniem odrzucą zakon, który ogłasza ich winę nakazując im, aby właściwie postępowali. Zakon Boży nie może być jednak usunięty, ponieważ jest on wyrazicielem woli Bożej, Rzymian 2, 18, a w najszerszym zrozumieniu jest on życiem i charakterem Boga. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre, Rzymian 7, 12. Czytając to zapisane prawo stwierdzamy, że w nim w oczywisty sposób przedstawione zostały nasze obowiązki. Niestety, nie wypełniliśmy ich i dlatego jesteśmy winni, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, nie ma ani jednego sprawiedliwego, Rzymian 3, 23. Nie ma ponadto ani jednego, który miałby moc potrzebną do wypełniania zakonu, gdyż jego żądania są zbyt wygórowane. Widać z tego bardzo wyraźnie, że nikt nie może zostać usprawiedliwiony przez wypełnianie zakonu i że problem nie leży w zakonie, lecz w każdym z nas. Pozwólcie Chrystusowi przez wiarę przebywać w swym sercu, a wówczas sprawiedliwość której domaga się zakon, też się tam znajdzie, gdyż Chrystus powiedział, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim, psalm 48. Ten, kto będzie odrzucał zakon, ponieważ nazywa zło dobrem, odrzuca Boga, który nie usprawiedliwia winnego, druga Mojżeszowa 34, 7. Pan Bóg chce jednak usunąć winę człowieka, chce uczynić grzesznika sprawiedliwym, doprowadzając go do harmonii z zakonem tak, aby to prawo, które poprzednio go potępiało, tego, o co został oskarżany, mogło teraz zaświadczyć o jego sprawiedliwości. Wiele tracimy, kiedy czytając Pismo Święte nie zwracamy dokładnej uwagi na to, co ono mówi. Mamy dosłownie posiąść wiarę Jezusa, tak, jak zostało to zapisane w objawieniu 14, 12. Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary, Hebrajczyków 12, 2. Pan Bóg, każdemu udzielił wiary, Rzymian 12, 2, przez to, że oddał Chrystusa za każdego człowieka. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, Rzymian 10, 17. Wszystko pochodzi od Boga. To On pobudza cię do skruchy i przebacza grzechy. Dlatego też żaden człowiek nie ma żadnego powodu do powoływania się na swą słabą wiarę. Być może jakiś człowiek nie przyjął i nie skorzystał z tego daru, lecz coś takiego jak słaba wiara w ogóle nie istnieje. Człowiek może być słaby w wierze, kiedy boi się zaufać w wierze, jednak sama wiara jako taka, jest tak mocna, jak Słowo Boże. Nie ma innej list do Galacjan rozdział 2,57, poza wiarą Jezusa, a to, co zwykle określa się mianem wiary, jest jedynie jej imitacją. Tylko Chrystus jest sprawiedliwy, On przezwyciężył świat, i tylko On ma moc to uczynić. W nim mieszka pełnia boskości, ponieważ zakon, sam Bóg we własnej osobie, jest w jego sercu. Jedynie on wypełnił zakon i jedynie on może go doskonale wypełnić. Dlatego też, tylko przez jego wiarę, żywą wiarę, co oznacza jego życie w nas, możemy zostać uczynieni sprawiedliwymi, i to wystarcza. On jest wypróbowaną skałą. Wiara, którą nam dał, jest jego własną, wypróbowaną wiarą, ona nas w żadnej naszej walce nigdy nie zawiedzie. Nigdy nie będziemy wzywani do tego, aby zrobić coś tak dokładnie, jak on to czynił, lub przeżyć jakieś doświadczenie, mając tak pełną wiarę, jaką miał on. Mamy po prostu przyjąć jego wiarę i z miłości do niego pozwolić jej, aby mogła w nas działać i oczyszczać nasze serce. Przyjmij ją, gdyż ona na pewno to uczyni. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w jego imię. – Jana 1, 12. To oznacza, że otrzymują go na tyle, na ile wielka jest ich wiara w jego imię. Wierzyć w Jego imię oznacza wierzyć, że jest Synem Bożym, a wierzyć, że On jest Synem Bożym, to wierzyć, że przyszedł w ciele, w ludzkim ciele, w naszym ciele, gdyż Jego imię to, Bóg z nami. Wierzyć w Jego imię oznacza także wierzyć, że On osobiście mieszka w każdym człowieku, w każdym ludzkim ciele. Nie możemy pojąć tego inaczej, jak tylko przez wiarę, tak to wygląda, bez względu na to, czy w to wierzymy, czy nie. Po prostu przyjmujemy to za fakt, gdyż objawia nam to cała natura. Wynika z tego oczywisty fakt, że wierząc w Chrystusa, jesteśmy usprawiedliwieni dzięki Jego wierze, gdyż On osobiście mieszka w nas, posługując się w nas swoją własną wiarą. Wszelka moc na niebie i ziemi znajduje się w Jego ręku, i aby to rozpoznać, musimy po prostu pozwolić Mu skorzystać z własnej mocy według własnych metod postępowania, a wówczas Pan Bóg, według mocy działającej w nas, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko. O co prosimy, albo o czym myślimy? Chrystus jest święty i sprawiedliwy, dzieje apostołów 3.14. On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma, 1 Jana 3.5. On nie tylko, nie popełnił grzechu, 1 Piotra 2.22, ale, nie znał grzechu, 2 Koryntian 5.21. Dlatego jest niemożliwą rzeczą, aby jakikolwiek grzech mógł pochodzić od Niego. On nie miał żadnego udziału w grzechu. W strumieniu życia, który płynie z serca Chrystusa, i to z tej zranionej strony, nie ma nawet śladu nieczystości. On jest rzeką wody żywota, czystą jak kryształ. On nie jest sługą grzechu, ani też nie posługuje się jakimkolwiek grzechem. Jeżeli ktoś usiłuje znaleźć usprawiedliwienie przez Chrystusa, a później znów grzeszy, to powodem tego jest to, że osoba ta powstrzymała strumień życia i woda przestała płynąć. Światu nie została udzielona swoboda w postępowaniu, tak, aby mógł się tym chlubić. Tam, gdzie nie ma działania, jest śmierć. Nikt nie może skompromitować człowieka, jeżeli on sam nie skompromituje siebie. Żaden prawdziwy chrześcijanin, mimo, że widzi swoją niedoskonałość, nie będzie twierdził, że chrześcijanin nie może prowadzić bezgrzesznego życia. Jeżeli ma pełnię wiary, może żyć jedynie tego rodzaju życiem. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Rzymian 6.2. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim? I nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził, 1 Jana 3, 9. Dlatego żyjmy w nim, bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą, Galacjan 2, 18. Zapytujemy raz jeszcze, jakiego rodzaju budowla musiał zostać zburzona po to, aby ponownie nie zostać przestępcą? Pamiętaj, że apostoł mówi tutaj o tych, Którzy wierzą w Jezusa, aby przez wiarę mogli zostać usprawiedliwieni? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Rzymian 6.6, 6, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Tak samo w Kolosan 2, od 10 do 11. Mówi nam, i jesteście w Nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności, w którym i obrzezani jesteście obrzeską nieręką uczynioną, to jest zewlekłszy ciało wszystkich grzechów przez obrzeskę Chrystusową. To, co zostało zburzone, to ciało grzechu, a ono może zostać zburzone jedynie przez obecność życia Chrystusa w nas. Zostało ono zburzone w tym celu, abyśmy byli uwolnieni od Jego mocy, abyśmy Mu więcej nie służyli. Zostało zniszczone dla wszystkich ludzi, gdyż Chrystus w swoim własnym ciele zniósł wrogość, cielesnego usposobienia, cielesnej natury, nie swojej własnej, gdyż On nie posiadał takiego usposobienia, ale naszej. Nasze grzechy i nasze słabości zostały na Niego włożone. Zwycięstwo odniesione zostało dla każdej duszy, nieprzyjaciel został rozbrojony. Musimy jedynie przyjąć to zwycięstwo, które osiągnął Chrystus. Zwycięstwo nad każdym grzechem już dawno należy do rzeczywistości, a nasza wiara w nie. Urealnia je dla nas. Utrata wiary stawia nas poza realnością tego faktu, i dawne ciało grzechu znów dochodzi do głosu. To, co zostało zburzone przez wiarę, przez niewiarę zostało odbudowane. Pamiętaj, że zburzenie ciała grzechu, mimo że zostało dokonane przez Chrystusa dla wszystkich, jest jednocześnie darem dla każdego z osobna. Dziwnym sposobem wielu myśli, że wyrażenie umrzeć zakonowi znaczy to samo, co wyrażenie zakon umarł. W żadnym wypadku. Zakon musi występować w całej swej mocy, gdyż w przeciwnym wypadku nikt nie mógłby być przez niego uśmiercony. W jaki sposób może człowiek umrzeć dla zakonu? Przez to, że poniesie pełną karę, czyli śmierć. Człowiek jest już martwy, ale zakon, który go osądził na śmierć, żyje nadal, zawsze gotowy do uśmiercenia każdego następnego przestępcy. Przypuśćmy, że człowiek, który dokonał wielkiego przestępstwa, został uśmiercony i jakąś cudowną mocą ponownie został przywrócony do życia. Czyż znów nie stanie w obliczu prawa, które będzie domagało się jego śmierci? Na pewno, bez względu na to, co by nie czynił, nic nie jest w stanie uratować go przed prawem. Gdy zgrzeszy, prawo ponownie dokona na nim egzekucji, ale już jakby na innym człowieku. Mówimy, że przez zakon umarłem zakonowi, abym żył dla Boga. Przez ciało Chrystusowe wzbudzony zostałem ze śmierci, którą zadał mi zakon z powodu moich grzechów i odtąd chodzę, w nowości żywota, żyję życiem Bożym. Podobnie, w pradawnych czasach powiedziane zostało o Saulu, i stąpi na ciebie duch Pana, i przemienisz się w innego człowieka. To jest doświadczenie chrześcijan. To jest przypadek, który został nam zobrazowany przez następujący fakt, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystus został ukrzyżowany, on został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego, Rzymian 4, 25. Jednakże o ile nie jesteśmy wraz z nim ukrzyżowani, jego śmierć i zmartwychwstanie nic nam nie pomoże. Jeżeli jesteśmy oddzieleni od krzyża Chrystusa, choćby na ułamek sekundy i jedynie na grubość włosa, to wówczas oznacza to dla nas tyle samo, co gdybyśmy nigdy nie zostali z nim ukrzyżowani. Nikt z nas nigdy nie dostąpi zbawienia przez normalne patrzenie na ustawiony krzyż, na którym kiedyś w przyszłości, w jakimś bliżej nieokreślonym czasie Chrystus zostanie ukrzyżowany. Nikt też nie może zostać zbawiony w prostszy sposób, jak przez wiarę w to, że kiedyś w przeszłości, w konkretnie ustalonym czasie Chrystus już został ukrzyżowany. O nie, gdyby ludzie zechcieli patrzeć na ukrzyżowanego Chrystusa, żaden z nich nie oglądałby się ani w przód, ani w tył, ani w górę, patrzyliby na ramiona krzyża, który został postawiony na golgocie, sięgając nimi czasu od utraconego raju, do raju przywróconego obejmując swym zasięgiem cały świat grzechu. Ukrzyżowanie Chrystusa to nie tylko sprawa jednego dnia. Jest on barankiem zabitym od założenia świata. Objawienie 13:8. A męczarnie Golgoty nie ustaną, dopóki choćby jeden jedyny grzech, czy jeden grzesznik egzystował w uniwersum. W ten oto sposób Chrystus dźwiga do dziś grzechy całego świata, gdyż wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Gdy Chrystus zostanie w końcu zmuszony do przerwania życia niepoprawnych nikczemników w jeziorze ognistym, męczarnie, które oni wtedy odczują, będą tymi samymi mękami, które odrzucony przez nich Chrystus musiał ponieść na krzyżu. Chrystus, w swoim własnym ciele, zaniósł nasze grzechy na drzewo. 1 Piotra 2, 24. On, stał się za nas przekleństwem, przez to, że zawisł na drzewie. Galacjan 3, 13. Na krzyżu, dźwigał nie tylko słabości i grzechy ludzkości, lecz także wszystkie słabości ziemi. Ciernie są znakiem przekleństwa, znakiem słabości, niedoskonałego stanu ziemi. Pierwsza Mojżeszowa 3, 17, 18, 4. Od 11 do 12, na krzyżu, Chrystus dźwigał na głowie koronę z cierni. Tak więc, ukrzyżowany Chrystus, dźwigał wszelkie przekleństwo, nawet najmniejszy jego ślad. Dlatego też, gdziekolwiek zobaczymy jakiekolwiek przekleństwo, gdziekolwiek by się ono nie pojawiło, i bez względu na to, czy je widzimy, czy nie, tam jest krzyż Chrystusa. Można to zilustrować na podstawie następującego wyjaśnienia: przekleństwo to śmierć, a śmierć zabija, przekleństwo jest we wszystkim, lecz my wszędzie widzimy życie. Oto cudowna tajemnica Krzyża: Chrystus doznał przekleństwa śmierci, a jednak żyje. On był jedynym, który mógł tego dokonać. Zatem, na podstawie tego, że wszędzie, wbrew istniejącemu przekleństwu, widzimy życie, Mamy wyraźny dowód na to, że krzyż tego jedynego ukrzyżowanego dźwiga wszystko. Pieczęć krzyża Chrystusa nosi na sobie nie tylko każde źdźbło trawy, każdy listek w lesie i każdą kromkę chleba, którą zjadamy, ta pieczęć jest przede wszystkim położona na nas. I bez względu na to, gdzie znajduje się upadła, splamiona grzechem i przygnębiona ludzka istota, tam może odnaleźć Chrystusa który dla niej i z nią został ukrzyżowany. Chrystus dźwigał na krzyżu wszystko, to grzechy ludzkie zostały na niego nałożone. Dźwiga ten przytłaczający go ciężar z powodu niewiary i nieświadomości człowieka. Dla Chrystusa jest on lekki, lecz dla człowieka przytłaczający, kiedy jednak człowiek wierzy, i dla niego staje się on lekki. Sumując, Chrystus zaniósł na krzyż wszystkie grzechy świata i dlatego możemy być pewni, że gdziekolwiek znajdziemy grzech, tam znajdziemy też krzyż Chrystusa. Grzech to coś swoistego rodzaju. Człowiek jest odpowiedzialny za własne grzechy, nie zaś za te, które popełniła inna osoba. Nie mogę przecież zgrzeszyć tam, gdzie mnie nie ma, lecz tylko tam, gdzie się znajduję. Grzech mieści się w sercu człowieka, bo z wnętrzności serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, mężobójstwa, kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo. Wszystkie te złe rzeczy pochodzą z wnętrzności i pokalają człowieka, Marka 7, od 21 do 23. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Jeremiasza 17, 9. Grzech znajduje się w każdym włókienku naszej ludzkiej natury. Urodziliśmy się w grzechu i nasze życie jest grzechem, tak, że grzech nie może być od nas zabrany, nie odbierając nam przy tym naszego życia. To, Czego potrzebujemy, to uwolnienia od naszych, własnych, osobistych grzechów, tych, które nie tylko popełniliśmy, i które są osobistymi grzechami, ale także tych, które zadomowiły się w sercu, a z których składa się całe nasze życie. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu. Przypowieści 5,22. Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi wszechmocny Pan. Jeremiasza 2:22. Moje grzechy zostały popełnione przeze mnie i we mnie, i ja sam nie mogę odłączyć ich od siebie. Zrzuciłeś je na Chrystusa? O, tak, to możesz uczynić, ale jak? Czy mogę wziąć je do ręki i odrzucić precz od siebie, aby obciążyły Chrystusa? Nie, tego nie potrafię. Gdybym tylko mógł je zaledwie o grubość włosa odsunąć od siebie, wówczas byłbym pewny, bez względu na to, co się z nimi stanie, że od tej chwili nie ma ich we mnie. Odtąd mógłbym przebywać z Chrystusem, bo skoro nie ma ich we mnie, byłoby mi obojętne, gdzie one są. Gdybym mógł zebrać wszystkie swoje grzechy i włożyć je na ukrzyżowanego Chrystusa, przez co odsunąłbym je od siebie, bo znalazłyby się na nim, wtedy zostałyby one oddzielone ode mnie, a ja stałbym się czysty. Nie mogę jednak uczynić niczego, co mogłoby mnie zbawić, z tej to przyczyny wszelkie moje wysiłki w celu odłączenia moich grzechów ode mnie są daremne. Z powyższych wypowiedzi wyraźnie widać, że ktokolwiek chciałby nosić moje grzechy, musiałby przyjść tam, gdzie ja jestem, zaiste, musi wejść we mnie. I dokładnie właśnie to uczynił Chrystus. On jest słowem, i do wszystkich grzeszników, którzy mówią, że nie wiedzą, czego Pan Bóg od nich wymaga, powiedział: Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu. Byś je mógł wypełnić, Piata Mojżeszowa 30, od 11 do 14. Z tego samego powodu Pan mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz, Rzymian 10, 9. Co musimy wyznać Panu Jezusowi? Wyznaj mu, co jest prawdą, że jest blisko ciebie, nawet w twoich ustach i w twoim sercu, i wiesz, że on tam jest i że z martwych wstał. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wstąpił do podziemi? Efezjan 4:9. Z martwych wstały Zbawiciel jest zarazem ukrzyżowanym Zbawicielem. Jeśli Chrystus z martwych wstał w sercach grzeszników, to znaczy, że tam też został ukrzyżowany. Gdyby tak nie było, nie byłoby dla nas żadnej nadziei. Człowiek może wierzyć, że Jezus został ukrzyżowany przed około dwa tysiące lat, a mimo to umrzeć w grzechach, lecz kto wierzy, że Chrystus w nim został ukrzyżowany i z martwych wzbudzony, ma zbawienie. Wszystko. Co człowiek w świecie powinien uczynić, aby zostać zbawionym, to wierzyć właśnie tej prawdzie. Przyznawać się do niej i uznać ją za fakt, czyli widzieć te rzeczy takimi, jakimi aktualnie są i wyznawać je. Kto wierzy, że Chrystus jest w nim ukrzyżowany i wyznaje, że tenże ukrzyżowany Chrystus wstał i że w nim mieszka przez i w mocy zmartwychwstania, ten jest wybawiony od grzechu. I to tak długo, jak długo utrzymuje to wyznanie. I to jest to jedyne prawdziwe wyznanie wiary. Co za wspaniała myśl, że wszędzie tam, gdzie istnieje grzech, tam jest Chrystus, wybawiciel od grzechu. On nosi wszystkie grzechy świata. Grzech jest w każdym ciele, dlatego Chrystus musiał przyjść i przyszedł w ciele. Chrystus został ukrzyżowany w każdym człowieku, który żyje na ziemi. To jest to słowo prawdy, ta Ewangelia Zbawienia, która musi być ogłoszona wszelkiemu stworzeniu i która zbawi wszystkich tych, którzy ją przyjmą. Z dziesiątego rozdziału listu do Rzymian, jak to już wyżej przedstawialiśmy, dowiedzieliśmy się, że w każdym człowieku Chrystus jest obecną pomocą w trudnościach. Jest w grzeszniku, aby go zachęcić i ułatwić mu odwrót od grzechu ku sprawiedliwości. Jest drogą i prawdą i życiem, Jana 14, 6. Nie ma żadnego innego życia, poza jego życiem. On jest życiem, aczkolwiek jest on w każdym człowieku, to jednak nie każdy człowiek objawia w swoim życiu jego sprawiedliwość, są bowiem tacy, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, Rzymian 1, 18. Natchnioną modlitwą Pawła było, żebyśmy byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych, i abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efezjan 3, od 16 do 19. Różnica między grzesznikiem a chrześcijaninem jest taka, że Chrystus ukrzyżowany i z martwych wzbudzony jest w każdym człowieku, jednakże przez grzesznika pozostaje nierozpoznany i ignorowany, natomiast u chrześcijanina żyje przez wiarę. Chrystus jest ukrzyżowany w grzeszniku, gdyż wszędzie tam, gdzie znajduje się grzech i przekleństwo, tam jest Chrystus, gotowy je nieść. Wszystko to konieczne jest tylko dla grzesznika, gdyż to on musi zostać ukrzyżowany z Chrystusem, aby śmierć Chrystusa mogła stać się jego własną śmiercią, po to, aby życie Jezusa zostało objawione w jego uśmierconym ciele. Wiara w wieczną moc i boskość Boga, które są widoczne we wszystkich stworzonych przez niego dziełach, umożliwia każdemu zrozumienie owej tajemnicy. Nasienie nigdy nie zakiełkuje, jeżeli nie umrze. 1 Koryntian 15, 36. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jana 12, 24. Tak samo ma się sprawa z tym, który umarł z Chrystusem, natychmiast rozpoczyna żyć, gdyż staje się innym człowiekiem. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyż Chrystus nie został ukrzyżowany przed dwa tysiące laty? Na pewno. W jaki sposób zatem moje grzechy mogą być na niego włożone? W jaki więc sposób mogę razem z nim zostać ukrzyżowany? Być może. Nie rozumiemy w pełni tego dzieła, jednak to niczego w nim nie zmienia. Kiedy zastanawiamy się nad tym, że Chrystus jest życiem, i to, życiem wiecznym, które było u Ojca i nam się objawiło, pierwszy Jana 1, 2, wtedy możemy więcej z tego zrozumieć. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, ono było prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, Jana 1, 4 i 9. Chrystus w niebo wstąpiony jest większy od Jezusa, człowieka z Nazaretu, którego mogły oglądać oczy wielu ludzi. Ciało i krew to, co mogą widzieć oczy, nie mogą objawić Chrystusa, Syna Boga żywego. Mateusza 16 od 16 do 17. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, 1 Koryntian 2, od 9 do 10. Z tego względu, żaden człowiek, choćby nie wiem jak dobrze zaznajomiony był z cieślą z Nazaretu, nie mógł nazwać go Panem, chyba, że był pod wpływem ducha świętego. 1 Koryntian 12, 3. Przez ducha świętego, przez jego osobistą obecność, Chrystus może zamieszkać w każdym człowieku na ziemi, może także zaszczycać swoją obecnością niebo, czego Jezus, gdy był tu w ciele, nie mógł dokonać. Dlatego konieczne było, aby odszedł i posłał nam swego pocieszyciela. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, Kolosan 1, od 16 do 17. Jezus z Nazaretu był objawionym Chrystusem w ciele, to ciało nie było jednak Chrystusem, gdyż z ciała nie ma żadnej korzyści, ciało nic nie pomaga. Słowem, które było na początku i które swoją mocą utrzymuje wszystkie rzeczy, jest Chrystus, On, syn Boga Żywego. Ofiara Chrystusa, w zakresie dotyczącym świata, sięga początków założenia świata. Gdy Chrystus chodził, czyniąc dobrze, w Judei i Galilei, jest w łonie Ojca swego, Jana 1, 18, dokonał przebłagania za grzechy świata. Sceny Golgoty są manifestacją tego, co ma miejsce od czasu, kiedy zaistniał grzech i będą one aktualne, dopóki nie zostanie uratowany każdy człowiek który pragnie zbawienia. Chrystus poniósł grzechy świata, on nosi je jeszcze teraz. Akt śmierci i zmartwychwstania, biorąc nas pod uwagę, jest wystarczający i obejmuje wszystkie czasy, gdyż w tym zmartwychwstaniu zawarte jest życie wieczne i dlatego nie jest konieczne, aby ta ofiara musiała być powtarzana. To życie przenika i utrzymuje wszystkie rzeczy, tak że kto go przyjmuje w wierze, posiądzie wszystkie dobrodziejstwa ofiary Chrystusa. Chrystus przez samego siebie dokonał oczyszczenia od grzechu. Kto zlekceważy zatem lub nie będzie chciał uznać, że to życie, które teraz posiada, jest życiem Chrystusa, w oczywisty Chrystus żyje przez Ojca, Jana 6, 57. Jego wiara w słowo, które dał mu Ojciec była wielokrotnie tak mocna i pewna, że był przekonany, Iż kiedy umrze, po trzech dniach zmartwych w W tej wierze umarł, mówiąc: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, Łukasza 23, 46. Ta wiara, która dała mu zwycięstwo nad śmiercią, Hebrajczyków 5, 7. Gdyż Bóg dał Mu zwycięstwo nad grzechem, jest wiarą, którą posługuje się w nas, kiedy przez wiarę mieszka w nas. On jest, wczoraj, dziś i na wieki zawsze ten sam. To nie my żyjemy, lecz żyje w nas Chrystus i używając swojej własnej wiary, uwalnia nas spod mocy szatana. Zatem, co my mamy do czynienia w tej sprawie? Pozwólmy Mu w nas żyć na Jego własny sposób. A więc, tego bądźcie usposobienia, które było w Chrystusie. W jaki sposób możemy pozwolić Mu, aby w nas działał? Po prostu przez uznanie i wyznawanie Go. Niewiele możemy zrozumieć z tej tajemnicy, Chrystus, ona nadzieja chwały w nas, aby móc ją wyjaśnić. Jednak wszystkie rzeczy w naturze, służące do utrzymania naszego życia, pouczają nas o tym fakcie. Światło słoneczne, które nad nami świeci, powietrze, którym oddychamy, pożywienie, które przyjmujemy i woda, którą pijemy, one wszystkie są środkami utrzymującymi nas przy życiu. Życie, które nam przekazują, jest niczym innym, jak życiem Chrystusa, gdyż On jest życiem. Dlatego nieustannie przewija się przed nami i w nas fakt, że Chrystus może w nas mieszkać. Jeżeli pozwolimy temu słowu na swobodne poruszanie się w nas, ono zostanie w nas uwielbione i ono też uwielbi nas. Który mnie umiłował i oddał samego siebie dla mnie. Jakież to osobiste, ja jestem ten jedyny, którego on miłuje. Każda dusza w świecie może powiedzieć: On mnie miłuje i oddał samego siebie dla mnie. Gdy to czytamy, pomińmy Pawła. Paweł już umarł, jednak słowa, które napisał, nadal są żywe. Jeżeli one były dla Pawła prawdą, o ile większą prawdą są dla każdego innego człowieka. To są te słowa, które Duch Święty wkłada w nasze usta, jeżeli tylko chcemy je przyjąć. Pełny dar Chrystusa jest dla każdego indywidualny. Chrystus nie jest podzielony i dlatego każda dusza otrzymuje pełnię Chrystusa tak, jakby nie było żadnej innej osoby na świecie. Każdy z nas otrzymuje pełnię światła, które świeci. Fakt, że na świecie są miliony ludzi, na których świeci słońce, to liczba ich nie pomniejsza ilości światła, które pada na mnie. W pełni korzystam z jego dobrodziejstw i nie otrzymałbym go więcej, nawet gdybym był jedyną osobą na świecie. Ono świeci dla mnie, kiedy posiejesz ziarnko pszenicy, otrzymasz więcej ziarenek tego samego rodzaju. Każde z nich posiada tego życia w sobie dokładnie tyle, ile miało go posiane ziarno. Tak samo ma się sprawa z Chrystusem, tym prawdziwym nasieniem. Umarł dla nas po to, abyśmy mogli otrzymać owo prawdziwe nasienie, przez co dał każdemu z nas pełnię swojego życia. Dziękujmy Bogu za Jego niewysłowiony dar. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł. Galacjan 2, 21. To jest podsumowaniem tego tematu. W tym jest sedno tego, co powyżej studiowaliśmy. Gdyby sprawiedliwość miała być osiągnięta przez zakon, wtedy nie byłoby potrzeby, aby Chrystus umarł. Zakon nie może niczego innego dokonać, jak tylko wskazać człowiekowi jego obowiązki. Dlatego mówić o sprawiedliwości pochodzącej z zakonu oznacza mówić o sprawiedliwości, którą osiąga się na podstawie naszych uczynków i naszych osobistych wysiłków. W ten sposób tekst ten jest równoznaczny z oświadczeniem, że możemy sami siebie zbawić, a tedy Chrystus daremnie umarł. Jednak wiemy, że zbawienie jest jedyną rzeczą, którą musimy otrzymać. Sami siebie nie możemy zbawić i dlatego Chrystus daremnie nie umarł i stosownie do tego zbawienie jest jedynie w nim. On może zbawić tych wszystkich, którzy przychodzą przez niego do Boga. Ktoś musi zostać zbawiony, gdyż w innym przypadku Chrystus daremnie by umarł. Jednak wiemy, że on daremnie nie umarł, dlatego też następująca obietnica jest pewnością: ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Izajasz 53, od 10 do 11. Kto chce, może należeć do zbawionych. Dlatego, że, daremnie, nie umarł, zwróć uwagę na słowa, abyście na daremnie łaski Bożej nie przyjmowali.